Dzień dobry Państwu. Michał Fura, Dziennik Gazeta Prawna. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tej dyskusji, a jeszcze bardziej jest mi miło, że możemy tutaj gościć dwóch wybitnych fachowców i przedstawicieli rynku telekomunikacyjno-mediowego. Tak, to się nagrywa, oczywiście. Pan Przemysław Kurszewski, prezes spółki Emitel. Brawo, oczywiście. Czy Państwo słyszeli o spółce Emitel może? Można śmiało powiedzieć, że bez tej spółki nie byłoby telewizji w Polsce, ale pan prezes oczywiście ma doświadczenie tylko w Emitelu, z wykształcenia prawnik, menadżer, z karierą po drodze u pewnego dużego operatora telekomunikacyjnego o nazwie Telekomunikacja Polska. Natomiast zaraz obok niego mecenas Ireneusz Piecuch. Brawo, witamy. Dziś partner w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawniczej CMS Cameron McKenna, a wcześniej między innymi także Telekomunikacja Polska na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Czyli najpierw patrzył na rynek od strony biznesu, a teraz patrzy na rynek też od strony biznesu, ale przez takie, można powiedzieć, prawnicze okulary i nie tylko. Ja natomiast pracuję w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie pracuję w ogóle 7 lat, natomiast o rynku telekomunikacyjnym piszę od 3. Wcześniej zajmowałem się rynkiem mediowym, internetowym, o którym się wciąż zajmuję cały czas, więc teraz można powiedzieć, że opisuję cały rynek TMT, czyli internet, media i telekomunikacja. Tytuł dzisiejszej debaty, technologie, jak zmieni się rynek telekomunikacyjny. Zastanawialiśmy się przez chwilę, w jakim kierunku powinna ona pójść i doszliśmy do wniosku, mam nadzieję, że trafnie, że Państwo oczekują po tej debacie z jednej strony pewnych informacji, w jakim kierunku w ogóle zmierza rynek i telekomunikacyjny, a z drugiej, jak o nim pisać, jak to przełożyć na dziennikarstwo, na opisywanie tej rzeczywistości i kierunków, w jakim zmierza ten rynek. Dlatego też, zanim przejdziemy do debaty, która potrwa, mam nadzieję, z 20 minut, 30 minut, potem będziemy na koniec mieli czas na dyskusję, więc zachęcam Państwa do zabierania głosu. Ale zanim przejdziemy do debaty, przygotowałem taki mały wstęp, który mam nadzieję pozwoli nam trochę ukierunkować dyskusję. Koniec świata telko. Zanim wyjaśnię, dlaczego koniec świata telko, takim pytaniem pomocniczym po drodze powinno być pytanie, gdzie są dziś newsy w telekomunikacji? Czy Państwo mają doświadczenie w redakcjach, czy ktoś pisał o telekomunikacji, może zetknął się już z tą branżą tak dziennikarsko? Pan czytał? Okej. Czyli nikt nie pisał nigdzie o telekomunikacji w żaden sposób, ale czytał, mam nadzieję, w różnych miejscach. Super. Gdzie są newsy w telekomunikacji? To jest tak naprawdę pytanie, które każdy dziennikarz piszący o tej branży zadaje sobie każdego dnia, gdy przychodzi do redakcji, bo to jest pytanie o to, czego oczekuje w ogóle redakcja od niego, z jakiej perspektywy należy opisywać ten świat telekomunikacji i co pokazywać w tym świecie. Ale zanim odpowiemy sobie na te pytania, trzeba zdefiniować w ogóle, czym jest dziś telekomunikacja. I można na to spojrzeć z 3 perspektyw. Przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość telekomunikacji, moim skromnym zdaniem, była nudna, bo sprowadzała się do właśnie błękitnej linii, która nie działała. To jest prawdopodobnie najbardziej znana marka w telekomunikacji. Błękitna linia. Czy Państwo kojarzą błękitną linię? No, trochę przeszłość. Stacjonarny telefon, telefonia mobilna, stacjonarny internet, mobilny internet. No to nuda generalnie. Ale pewnego dnia człowiek o nazwisku Zygmunt Solorz-Żak, jeden z najbogatszych Polaków,
powiedział tak, połączmy media z telekomunikacją i kupił, przypominam, właściciel telewizji Polsat i kupił jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych o nazwie Polkomtel, czyli operatora sieci Plus i wypowiedział takie zdanie. Połączmy media z telekomunikacją. I tu pojawia się pytanie o przyszłość, czyli co z tego wyniknie. I to jest jedna z perspektyw, o których będziemy dzisiaj rozmawiać z naszymi ekspertami i Państwo będziecie mogli zarzucać ich pytaniami, w jakim kierunku ten rynek zmierza. Opisując go, mamy dwie perspektywy. Pierwsza to perspektywa redakcji. Każda redakcja też ma trzy perspektywy, przez które może patrzeć i opisywać ten rynek. Pierwsza to jest oczywiście klient-czytelnik. Druga biznes i trzecia branża. Klient-czytelnik to, jak Państwo się domyślacie, perspektywa najszersza, bo tak naprawdę z tej perspektywy można opowiedzieć masę historii w telekomunikacji. Będą one cieszyły się największym zainteresowaniem możliwie jak największej liczby osób, bo to są takie historie często konsumenckie, pokazujące, czy płacimy mniej, czy więcej za usługi, czy coś nam się w tych usługach poprawia, czy nie, czy one działają dobrze, czy słabo. I to jest rzeczywiście perspektywa, można powiedzieć, w większości mediów masowych. Druga perspektywa, czyli perspektywa biznesowa. Rozumiem, że ona najbardziej Państwa interesuje, bo rozmawiamy o dziennikarstwie ekonomicznym. I ta perspektywa już jest troszkę węższa niż perspektywa klient-czytelnik, bo no, mówi o rzeczach dotyczących biznesu, tego jak zmienia się od tej strony rynek telekomunikacyjny, gdzie są pieniądze, gdzie ich przybywa, gdzie ich ubywa. A trzecia perspektywa to perspektywa branżowa, która jest najwęższa, bo sprowadziłbym ją do takiego hasła kto z kim albo kto kogo i to jest często taka perspektywa, która interesuje tylko i wyłącznie ludzi z branży. W mojej redakcji najlepiej sprzedaje się perspektywa, takie połączenie perspektywy pierwszej i drugiej. Czyli jak przychodzę z tematem dużym biznesowym, w którym są duże pieniądze i potrafię to jeszcze opowiedzieć z perspektywy klienta czytelnika, jeśli to się przełoży rzeczywiście jakoś na jego życie i połączyć te dwie perspektywy, to jest super i mam bardzo dużo miejsca w bardzo dobrym miejscu w gazecie na taki tekst. Na to wszystko jednak nakłada się jeszcze perspektywa branży. Bo Państwo oczywiście jesteście w stałym kontakcie z branżą, rozmawiacie z prezesami, z menadżerami wyższego, niższego, średniego szczebla, z analitykami. Jesteście z nimi w permanentnym kontakcie po to, żeby konfrontować swoją wiedzę, swoje informacje z ich opiniami i oczywiście wyciągać od nich też najwartościowsze informacje. I ta perspektywa branży często, że tak powiem, kłóci się z perspektywą naszą jako dziennikarzy. Bo gdzie branża widzi newsy w telekomunikacji? Często nie tam, gdzie my w ogóle. Często widzi tam, gdzie jest jej interes. To często się pojawia, gdy rzeczywiście jakaś firma zrobi coś z jej punktu widzenia istotnego, na przykład wewnętrznie. Nas to kompletnie nie interesuje, tak jak nie interesuje to naszych czytelników, ale bardzo interesuje to firmę, ona by chciała, żebyśmy o tym trąbili na lewo i prawo. To powoduje, że trudniej jest rozmawiać wtedy o różnych innych rzeczach. Branża często widzi newsa tam, gdzie nie ma newsa, czyli znowu na przykład no, chciałaby, żeby mówić o rzeczach, które też nie są interesujące z punktu widzenia biznesu i klienta i czytelnika, natomiast są interesujące z punktu widzenia jakiegoś dyrektora w firmie. Często też branża widzi newsa tam, gdzie już był ten news. Wydarzył się jakiś czas temu, został już opisany, wszyscy o nim zdążyli powiedzieć na wszelkie możliwe sposoby i my jak to dziennikarze pracujemy pod takim rygorem przyczynka aktualnościowego. Za każdym razem jak podchodzimy do tematu, to musimy znaleźć jakiś nowy punkt zaczepienia. Więc ktoś powiedział, że dziennikarstwo to jest opowiadanie tych samych historii, tylko to cała sztuka polega na tym, żeby umieć je opowiadać ponownie w ciekawy sposób. I trochę tak jest właśnie z tym newsem, który już gdzieś był, że branża forsuje często takie informacje, uprawia taką narrację i my musimy znaleźć klucz do tego, żeby się przed tym bronić i znaleźć interesującą informację. Biorąc to wszystko pod uwagę i biorąc pod uwagę też to, w jakim kierunku zmienia się rynek, powstaje więc pytanie, gdzie szukać newsa, w jakich obszarach?
I moim zdaniem można wyodrębnić trzy. News w telekomunikacji jest wszędzie tam, gdzie telekomunikacja styka się z mediami. To jest niezwykle interesujące, ponieważ można znaleźć tu informacje i historie, które zarówno można odpowiedzieć z perspektywy klient-czytelnik, jak i z perspektywy biznes, a także połączyć te dwie perspektywy. I news jest też wszędzie tam, gdzie telekomunikacja styka się z nową technologią. Bo jak Państwo zobaczycie później i usłyszycie w trakcie naszej dyskusji, nowe technologie, smartfony, tablety, urządzenia mobilne, coraz powszechniejszy internet mobilny, a na to wszystko nakładające się aplikacje, rozwiązania technologiczne, zmieniają to, w jaki sposób używamy w ogóle i do czego używamy, jakich usług telekomunikacyjnych potrzebujemy. No i oczywiście news jest też tam, gdzie media stykają się z nową technologią, bo tak jak nowe technologie zmieniają branżę telekomunikacyjną, tak wcześniej nawet zaczęły zmieniać media. I gdybyście Państwo się cofnęli kilka lat wstecz, to zobaczylibyście, że najpierw oczywiście opowieść o tym, jak media stykają się z nową technologią, dotyczyła głównie prasy i tego, że czytelnicy odpływają do internetu, że prasa musi na nowo znaleźć, zdefiniować swoje cele, na nowo zdefiniować swoje modele biznesowe. Tak teraz, jak Państwo patrzycie na rynek, to zobaczycie, że rozwój nowych technologii zmienia kolejne segmenty medialnego rynku, takie jak radio, a przede wszystkim telewizja. Jeszcze kilka lat temu telewizja nie miała tego problemu, który ma dzisiaj, a dziś polega on na tym, że nowe technologie zmieniają sposób konsumpcji telewizji. Coraz więcej osób ogląda rzeczywiście telewizję na życzenie, na mniejszym, większym ekranie, a przede wszystkim dzięki temu może zakwestionować model biznesowy telewizji, bo omijać reklamy. Pamiętajmy, że jeden z najbogatszych Polaków ma telewizję i operatora komórkowego, czyli postanowił łączyć jedno z drugim. Więc wracając do tezy, do tezy o śmierci telko. Co z tą telekomunikacją? Mamy tak, konwergencję, czyli łączenie się wszystkich sposobów dystrybucji i łączenie się branż, a to oznacza, że wszyscy konkurują ze wszystkimi. Kiedyś pan mecenas Ireneusz Piecuch pracował w jednej firmie z panem prezesem Tomaszem Kurzewskim. Nie wiem, czy w tym samym czasie, chyba nie, być może. W tym samym nawet. I jeśli państwo nie wiecie, to nawet było tak, że firma, którą kieruje teraz pan prezes Kurzewski, była własnością firmy, w której dyrektorem był pan Ireneusz Piecuch. Prawda? Wszystko się zgadza. Dzisiaj firma Emitel jest już w innych rękach i za chwilę może być konkurentem firmy, która się nazywa Orange Telekomunikacja Polska. Więc tak się zmienia rynek w takim kierunku. No więc pytanie jest takie, koniec świata telko, a początek czego? Telemediów? Czy operatorzy telekomunikacyjni będą dostawcami coraz szybszego internetu, stacjonarnego, mobilnego i tylko tego, czy też poszerzą zakres działania i staną się właśnie takimi spółkami, konglomeratami telekomunikacyjno-mediowymi. I w jakim kierunku to tak naprawdę zmierza? I pytanie, o czym będziemy pisać za pół roku, rok, za dwa lata, jeśli będziemy mówić o branży telekomunikacyjnej. I o tym chcielibyśmy porozmawiać z Państwem dzisiaj. Zapraszam naszych ekspertów. Jeszcze raz Przemysław Kurczewski, Ireneusz Piecuch, Michał Fura. Mamy mikrofon. Michał, zanim zaczniesz pytać, to my tutaj musimy Państwu wyjaśnić jedną rzecz. Ta prezentacja, śmiało, to jest autorska prezentacja Michała. Potwierdzam, absolutnie. A ja ja nie wiem, czy Państwo będą pisać o mediach, czy też o telekomunikacji, czy Państwo będziecie pracować w biznesie, gdzie będziecie się stykać z mediami,
Bardzo Państwu gratuluję, bo wybraliście chyba najlepszy czas, to znaczy najbardziej fascynujący czas, kiedy ta cała branża, tak jest, ta cała branża się transformuje i te przyszłe modele biznesowe, one jeszcze nie są widoczne. Nie jest prawdą, że świat telekomów się kończy, on się zmienia, on się transformuje i to transformuje się w fascynujący sposób i transformuje się w zasadzie z dnia na dzień. Oczywiście jest to lekko depresyjne, jak obecne czasy i stan gospodarki globalnej i każda transformacja jest połączona z pewnym jakby ujemnym elementem i kapitałem, który tutaj występuje bardzo mocno, tak jak Państwo obserwujecie w tej chwili na przykład rynki kapitałowe. Vodafone niedawno ogłosił straty 1,8 miliarda euro za pierwsze półrocze jedynie, a to nie koniec. Ta przecena rynku będzie następowała, ale równocześnie dzieje się mnóstwo innych rzeczy w obszarze telekomunikacji. I ja ostatnio czytałem taki wywiad. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność z Państwem rozmawiać na tematy dziennikarstwa i nowych technologii, jak te nowe technologie wpływają depresyjnie na świat dziennikarski. Ja czytałem ostatnio, bo wtedy Pani Ewa tak dosyć podsumowała miło, że proszę się nie przejmować tym, co oni tu sobie mówią. Media przetrwają i dziennikarstwo przetrwa. W tej czy w innej formie na pewno trzeba będzie o wielu rzeczach pisać. Ostatnio czytałem taki bardzo mądry wywiad gościa, który mówił, że pewnie dzienniki nie przetrwają, ale dziennikarze na pewno tak. I to jest bardzo mądre podsumowanie tego, co się w mediach dzieje. Z telekomami jest podobnie, tak? To, co tworzy telekomy, przetrwa. Być może niektóre firmy nie przetrwają, ale to nie jest telekomunikacja. Także to jest odniesienie, przepraszam Michał, jeśli ci przerwałem w toku, ale żebyście Państwo nie wpadli od razu w głęboką depresję po przeczytaniu tytułu tego. Świat telekomów ma się wbrew pozorom dobrze, free cash flow, które produkują te telekomy, to ja bym naprawdę polecał większości gospodarki, żeby potrafiły taką kasę jeszcze generować, tak? To zresztą jest częścią problemu, bo następuje przecena i obniżenie cen. Na taką, a nie inną wizję, ale to przepraszam, bo chciałem tak mojego wstępu zamiast prezentacji. To jest część problemu, która nazywa się oczekiwania inwestorów. Jeśli branża telekomunikacyjna przez lata przynosiła 40% marży, no to jeśli ona spada nagle o 6%, to Państwo usłyszą teraz od prezesów spółek telekomunikacyjnych, że strasznie trudny jest ten biznes, strasznie źle się dzieje w ogóle. Trudno, trzeba ciąć koszty, w ogóle jest naprawdę depresyjnie, ale jak Państwo popatrzą na tle innych branż, jak ona jest rentowna, no to jest po prostu jakaś inna rzeczywistość. Ale dojdziemy jeszcze do tego, natomiast pana Przemka Kurczewskiego chciałem zapytać o tą zmianę, która się dokonuje, bo Emitel jest takim przykładem firmy, która rzeczywiście wychodzi trochę z cienia, która przez lata zbudowała swoją pozycję na dostarczaniu telewizji i radia, a teraz chcę wejść na rynek telekomunikacyjny, ponieważ firma startuje w przetargu na częstotliwości, które pozwolą świadczyć usługi mobilnego internetu. Ten przetarg zostanie rozstrzygnięty w grudniu i ku zaskoczeniu całej branży firma pana Przemka w tym przetargu wystartowała, ponieważ wszyscy operatorzy komórkowi głównie mówią, że to nie ma sensu, to znaczy, że jego pomysł jest zły, że on chce zrobić tak naprawdę nie zaostrzyć konkurencji, tylko być kolejnym pośrednikiem, a to przecież oznacza wyższe, a nie niższe ceny. Więc pytanie, dlaczego firma, która się specjalizuje w telewizji, chce pchać się na rynek telekomunikacyjny? To może zacznę od takiej prostej informacji, na przykład Emitel nie ma strat. I wierzcie czy nie, ale to jest news na tym rynku, także jeżeli rzeczywiście ktoś z Was chce pisać, nie wiem, naprawdę chcecie być dziennikarzami, tak? Ktoś, ręka w górę, kto chce pisać takie rzeczy? Chcą współpracować. A wartą ciekawą wiedzą byłoby, nie wiem, czy przeszliście przez to kursy z ekonomii i z balance sheetów, czy tam z księgowości i z cash flow. A ja sugeruję to dlatego, że ja z wykształcenia jestem prawnikiem i swego czasu jako prawnik nawet praktykowałem jakiś czas i nic przeciwko prawnikom, ale stwierdziłem, że po prostu albo to jest nudne, albo ja jestem kiepski, więc się nie nadawałem się. Potem poszedłem pracować dla Irka, więc
Natomiast prawda jest taka, że to jest naprawdę bardzo ciekawa branża i jest to jedna z tych branży, która, bez której żyć w przyszłości nie da. Czy to się będzie nazywać media, czy to się będzie nazywać telko, czy to się będzie nazywać medio telko, to jest dla mnie tak naprawdę mało istotne. Myślę, że już jakiś czas temu, to może nie zauważalne jest to tak wprost, ale to już się dawno stało, bo prezes Solorz kupił sobie teraz Polkomtela, ale to tylko dlatego, że postanowił wejść głębiej w rynek telekomunikacyjny. Prezes Solorz był już właścicielem firmy telekomunikacyjnej o nazwie Polsat Cyfrowy i tylko dostarczał swoje treści poprzez inny system telekomunikacyjny, jaki jest system satelitarny. Prawdopodobnie, jak domniemuję, czasami z nim rozmawiam, doszedł do wniosku, że ten sygnał musi być bliżej klienta, czyli żeby korzystać z takich obajerów właśnie i żeby na ten bajer dosłać coś, nie można chodzić ciągle z takim garnkiem na górze pod tytułem, celując w coś, co tam lata gdzieś w okolicach Księżyca. Także to się już dzieje i uważam, że jest to jedna z ciekawszych branż do opisywania w przyszłości, ponieważ poza energetyką to jest jedna z tych rzeczy, bez których żyć się w przyszłości nie da. A jest ta transformacja się dzieje w takim niefortunnym czasie, że rzeczywiście nie ma pieniędzy. Myśmy przeszli jako kraj taki katarsis. Mieliśmy regulatora, który był bardzo agresywny. W jakimś tam zakresie była to słuszna teza, przynajmniej na początku, że był jeden wielki byt, który może nie monopolistycznie, ale dominował na rynku. Pewne rzeczy zostały wprowadzone przez regulatora, żeby to zmienić. I nastąpiło to, co się stało teraz, czyli zmniejszone przychody, zmniejszone zyski, zmniejszone cash flowy, zmniejszony free cash flow. I to są takie informacje, które trzeba rozumieć, jak się opisuje tą branżę. Dlatego zwracam uwagę na ten rodzaj wykształcenia. Bo z czego się inwestuje w tej branży? No nikt tam nie da. My musimy zarobić. Żeby dosłać sygnał do Michała tutaj, to firma, nie wiem, kogo masz to? Tak. Niestety bez 3G, czyli nie bez 3G, słabo. Żeby dosłać jakikolwiek sygnał tutaj, firma, w której kiedyś żeśmy obaj pracowali, czy firmy konkurencyjne, musiała zainwestować miliardy. Zainwestowały miliardy, na te miliardy trzeba zarobić i tak dalej, i tak dalej. Także jeśli mógłbym zasugerować, to tego typu informacja, czy taka wiedza się przydaje, mi się przydała. Myślałem, że jak skończyłem prawo, to wiedziałem, jak to działa, ale potem się okazało, że nie. No ale potem pracowałem dla Irka. I się musiałem nauczyć. I tyle. A dlaczego emitel wszedł, czy próbuje wejść w tematy, które wszyscy uważają, że nie powinien się pakować, że się tak kolokwialnie wyrażę. No, moja natura, jestem z natury osobą, która lubi mieszać w kotle, bo by było zbyt wygodnie. Natomiast prawda jest taka, że model współpracy, który żeśmy wypracowali, jest sensownym i ciekawym modelem, szczególnie jeżeli chodzi o zwiększenie konkurencyjności usługi dostępu do internetu w przyszłości. To, czy wygramy, czy nie wygramy w tym przetargu, jest, no, tego oczywiście nie wiem. Natomiast będzie to pochodną tak naprawdę możliwości finansowych, bo to jest na koniec dnia wszystko na temat pieniędzy i startujemy z podmiotami gospodarczymi, które stanowią na rynku wartość kapitałową, czy kapitalizacja jest kilkadziesiątkrotnie wyższa niż nasza. Natomiast w emitelu jestem 5 lat, emitel się podwoił w wartości w tym czasie i byłoby fajnie, gdyby się podwoił przez następne 5 lat znowu w czasie i jeżeli tu nie wyjdzie, to emitel będzie próbował robić inne rzeczy właśnie dlatego, że musimy się rozwijać, chcemy się rozwijać, jesteśmy szybcy. A telekomy to jest to, co będzie rosło. Porozmawiajmy chwilę o tym, jak branża, na jakie informacje zwraca uwagę branża, bo mniej więcej wiemy, jaka jest perspektywa dziennikarska, ona jest obarczona takim rygorem codzienności, natomiast Irek jest taką osobą, która oprócz tego, że pracuje w kancelarii, jest ważnym partnerem i na co dzień spotyka się z klientami, to lubi też zabrać głos czasami w mediach i rozumiem, że chyba jego sposób działania, jeśli państwo nie chcecie być dziennikarzami, jest jakby państwu najbliższy, bo chcecie pisać czasami o telekomunikacji na przykład, albo rynku kapitałowym, jako taka osoba z zewnątrz, analityk, obserwator. Irek to robi dość często i publikuje swoje teksty w gazetach. Więc pytanie, Irku, do ciebie, jaka jest twoja perspektywa? Na co ty zwracasz uwagę?
Jeżeli mam być szczery, to moja perspektywa jest taka, na jaką pozwalają wydawcy gazet, bo nie wszystkie moje teksty są akceptowane, także ja też muszę się niestety podporządkować prawom rynku i tym, co jest atrakcyjne dla branży wydawniczej. Natomiast ja powiem tak, ja tutaj Michał był łaskaw powiedzieć o mojej przygodzie w telekomunikacji. To się wzięło, moja fascynacja i w zasadzie pasja telekomunikacją, która trwa do dzisiaj, wzięła się z tego, że jako moją ostatnią pracą w telekomunikacji była pozycja wiceprezesa odpowiedzialnego za rozwój biznesu i strategię. I wtedy właśnie przekopywałem się przez najciekawsze informacje, a później je po prostu konfrontowałem z tym, co się na rynku dzieje. Stąd moje wystąpienie, bo oczywiście od 6 czy 7 lat jest bloger w Stanach, który mówi o teleapokalipsie na przykład. To jest mniej więcej tak jak ci wszyscy wizjonerzy, którzy przewidują, że ta apokalipsa nadejdzie jutro, pojutrze, za 3 dni, prawda? Ona... W sensie, że co, że teleapokalipsa? Tak, także, że to jest koniec, że, tak? Że jest tych 4 jeźdźców teleapokalipsy, czyli Apple. Myślałem, że splagiatowałem go po prostu. Nie, on poszedł znacznie dalej niż ty. Natomiast ja powiem tak, dla mnie to, co jest najważniejsze, to co się wykluwa z tego nowego świata. Proszę sobie przypomnieć, że telekomunikacja uświadomi, że telekomunikacja stała na samym początku wszystkich zmian, które Państwo w tej chwili widzicie tak naprawdę. Przełom roku 2000, boom internetowy. Bez telekomunikacji nie ma internetu. Nie ma tego, co dla nas jest wszystkich bardzo naturalne, tak? Przemek mówi, że to jest bajer. To nie jest żaden bajer. Moja 4-letnia córka najmłodsza jest bardziej przyzwyczajona do iPada niż do długopisu. Zresztą jest straszne i przerażające, no ale tak to już jest, tak? To jest część naszej rzeczywistości, ona się zmienia w fascynującym tempie, które tak naprawdę, jeżeli Państwo sobie przypomnicie, co było topowe 2 lata temu, no to się już nadaje do Muzeum Techniki tak naprawdę, prawda? Ja wcześniej, jeszcze przed telekomunikacją, pracowałem przez 12 lat w takim koncernie IBM i też się bardzo blisko miałem związek z technologią. I też obserwowałem, jak ta zmiana technologiczna następuje. To na początku były okresy 2-letnie, później roczne, później półroczne. Teraz nie mówimy o okresach rocznych, mówimy o okresach kwartalnych albo i miesięcznych, kiedy są zmiany o znaczeniu kolosalnym. Mówimy tu o połączeniu świata telekomów i mediów. Z mojego punktu widzenia to jest passé, to już było. To, co robi tutaj Polsat, to proszę pamiętać, oni się nie połączyli. Oni robią 2 rzeczy, tak? To jest kwestia po prostu upsellu, crosssellu, czyli typowych technik sprzedażowych. Natomiast to nie tworzy żadnej nowej jakości. Natomiast to, co zrobił Google ostatnio w Kalifornii, a to tworzy już nową jakość, nie wiem, czy Państwo wiecie, oni zbudowali własną sieć światłowodową, dostarczają przepustowość 700 megabajtów, efektywnie 630. 700. Nie mówimy o 2, jak to jest jeszcze u nas, o 10 albo to jest w tej chwili 150 UPC chyba daje, tak? Mówimy o 700 i mówimy o firmie Google. To co to za firma? No dla mnie to już jest telekom, tak? Więc z tego punktu widzenia można się, jak się popatrzy na to, to pytanie, kto jest telekomem, tak? Ale telewizje kablowe, to czy to są telewizje jeszcze? No największą teraz UPC ogłosiło, czyli Liberty Global, ogłosiło nowe wyniki. Proszę zobaczyć, co im najszybciej rośnie. Nie, wcale nie internet, połączenia głosowe. Proszę bardzo, UPC stało się telekomem, tak? Oczywiście internet też bardzo, bardzo ładnie sprzedają i jeżeli byście Państwo też nie wiedzieli przypadkiem, kto jest największym dostawcą internetu w Polsce, ale tak jakby jako część industry, to są właśnie firmy kablowe. To nie jest TPE, SA, tak, czy Orange, tylko to są właśnie telewizje kablowe. Za chwilę wchodzi następna Long Term Evolution, czyli tak zwane LTE, następna jakby faza rozwojowa. Mam problem z tym telefonii, tak? Cały czas nam się gdzieś plączy po głowach telefon, to już nie mówimy o telefonie. Nie mówimy nawet o błękitnej linii, chyba że ktoś się chce bardzo torturować i tam zadzwonić. Ani nie mówimy o głosie samym w sobie. Bo nie wiem jak Państwo, ale ja na przykład, jeżeli dzwonię, to na ogół używam FaceTime'a.
Jeżeli wysyłam SMS-y, to na ogół używam Facebooka. Kontaktuję się, prasę czytam poprzez Twittera głównie. Czyli wszystko się poprzewracało. I to, tak jak mówię, to się nie działo 10 lat temu, to się nie rozwijało przez 10, to się wszystko rozwija od 2 lat, od roku. Więc jeżeli się pytasz mnie, co mnie najbardziej fascynuje w tym, to właśnie ta zmiana. Ja sobie mogę pozwolić oczywiście na luksus mówienia i pisania o tym, co mnie fascynuje, a nie co będzie fascynowało odbiorców. To jest trochę takie egoistyczne, ale bo to jest moje hobby, tak pasja, ale równocześnie hobby. Natomiast dla mnie najważniejsza jest ta zmiana. Dla mnie jest najważniejszy ten ruch i jakby próba zgadnięcia, gdzie będziemy za miesiąc, gdzie będziemy za 2. Kto w tym wyścigu tak naprawdę wysunie się naprzód, bo powiem zupełnie szczerze, na mnie już wyniki poszczególne telekomów anonsowane co kwartał nie robią specjalnego wrażenia. Ja jakby nie oczekuję specjalnie żadnych sensacji z tego elementu. Natomiast tego typu informacje, jak docierają z Kalifornii, no to ja mówię, to jest takie pewne momento dla tych tradycyjnych telekomów, że coś się zmienia i to w dramatyczny sposób, bo to jest taki sygnał. Panowie, mówiliśmy o łańcuchu wartości w internecie. Jak państwo wiecie, internet służy robieniu interesów, oprócz naszych przyjemności związanych z Facebookiem, etc., etc., no to tam się sporo zarabia na tym internecie. Niestety telekomy na tym internecie zarabiają tylko na połączeniu. Niestety dla telekomów. I tu się mówi właśnie o łańcuchu wartości w internecie, który się przesuwa do tych firm, które dostarczają te wartości dodane, usługi, etc., etc. Telekomy jakoś niezbyt sprawnie w to weszły i tutaj się to nie sprawdziło. No i teraz kwestia jest taka, co to tak naprawdę oznacza, tak? No bo telekomy mówią, no dobrze, to może się podzielcie z nami tą kasą, ale jaki to ma być model? No to odpowiedź Google jest bardzo prosta. No to jak nie wasza sieć, no to może my sobie zrobimy własną, prawda? I proszę zobaczyć, to się dzieje wszystko na naszych oczach. To jest mniej więcej, nie ma miesiąca w tej chwili, żebyście państwo nie zobaczyli takiego newsa w moim rozumieniu, niekoniecznie takiego, jak Michał tu słusznie opowiadał, bo to są realia życia codziennego, tak? Jeżeli się sprzedaje gazety, no to trzeba sprzedawać te wiadomości. Michał tutaj pokazał bardzo fajną klasyfikację, jest szczerze mówiąc dla mnie bardzo też korzystną, może teraz więcej moich tekstów będzie się drukowało. Natomiast to, co dla mnie jest najbardziej fascynujące, to są właśnie te takie zaskakujące zmiany, które się pojawiają. Oczywiście, no, jeżeli ktoś to obserwuje na bieżąco, to nie są dla niego zaskakujące. Ja to obserwuję jakby tutaj trochę hobbystycznie, więc dla mnie to są takie rzeczy przełomowe, które tworzą nową percepcję tej całej branży, bo tutaj o konwergencji, rozumiem, jeszcze będziemy mówili. Ja już nie odróżniam telekomów, firm medialnych, firm internetowych. Dla mnie to się wszystko zlewa generalnie i pewnie doprowadzi do stworzenia nowych modeli biznesowych i nowego rodzaju przedsiębiorstw, które będą łączyły te najlepsze elementy w sobie. Przepraszam, czy można mieć pytanie do panów? Oczywiście, prosimy bardzo. Trochę w nawiązaniu do tego, co pan mecenas mówił, chciałam zapytać o tą perspektywę długoterminową, może krótką w sumie, nie wiem. Jakiej innowacji, radykalnej innowacji spodziewaliby się panowie takiej, która może ten rynek absolutnie przewrócić? Albo może, bo tak jak na przykład z tabletami. Pomysł na tablet był już kilkanaście lat temu, tak? Pewnie, może panowie słyszeli o jakichś takich pomysłach, które mogą to absolutnie do góry nogami wszystko wywrócić. Jak ja bym usłyszał o czymś takim, to pewnie bym się przerzucił na startupy w tej chwili. Natomiast mówiąc już zupełnie serio, pani dotknęła bardzo ciekawego punktu. Tutaj może troszeczkę zboczę z tematu telekomów i chmurę, cloud computing. To jest kolejne określenie, które pewnie jest równie modne i pewnie znacie. Otóż ja usługi, które się w tej chwili określa mianem cloud computingu, w IBM-ie przerabiałem w latach 90. I problem wtedy był taki, że klienci nie byli nimi zainteresowani. Dlaczego? No dlatego, że nie było wystarczających łączy telekomunikacyjnych. Teraz już są. Podobnie się stało z tabletami. Dlaczego tablety nie były ciekawe? No bo w zasadzie co można było z nimi zrobić, prawda? To urządzenie odłączone od sieci, no jest tylko zbiorowiskiem gier i różnego rodzaju medialnych historii, ale tak naprawdę dopiero zasilanie w sieć daje mu tą atrakcyjność, prawda?
Więc to trochę wygląda tak, że to nie jest odkrycie epokowe. Tablet nie jest odkryciem epokowym. Tak samo jak cloud computing nie jest odkryciem epokowym. Ja pamiętam wystąpienie szefa Oracle'a, Larry'ego Ellisona, który powiedział, że w ogóle to jest twór czysto marketingowy, co oczywiście nie przeszkadza w tej chwili Oracle'owi całej linii cloud computingowej wystawiać, no ale to jest jeden z lepszych specjalistów też od marketingu, w związku z czym w ogóle genialny facet. Więc ja bym powiedział tak, że oczywiście są w tej chwili, jeżeli państwo byście chcieli prześledzić, to sugeruję wejście na różnego rodzaju strony, na przykład, które ma IBM i mówi o Research and Development. I tam, jeżeli chodzi o nanotechnologię, biotechnologię, nowe układy scalone, bo to do tego trzeba się sprowadzić, tak, do tego poziomu. Tak, do takiego poziomu podstawowego, bo te jakby tutaj, jeżeli chodzi o connectivity, no to jakby zaskoczeń żadnych specjalnych się chyba tutaj nie oczekuje. Ono w tej chwili już jest możliwe na takim poziomie, że niemożliwa jest absorpcja tego. Ja mówiłem o tym 700 megabajtów. Tego co państwo zrobicie za pomocą 700 megabajtów? Co nie zmienia faktu, że jako typowy facet bym od razu to kupił, tak? No bo jak jest 700, to dlaczego nie kupić 700, prawda? Ale ja zakładam, że to jest troszeczkę tak, że to ta telekomunikacja i to tak było, jak państwo prześledzicie to, co się działo po 2000 roku, to ta telekomunikacja trochę ciągnęła, bo udostępniała zasoby, prawda? Udostępniała możliwości, które wcześniej nie były dostępne. Jeżeli państwo będziecie chcieli transmitować filmy 3D, to dopiero przy obecnych przepustowościach to będzie możliwe. Jeżeli te, nie wiem, 4 HD czy Super HD, to wymaga jeszcze większej przepustowości i to pewnie ta telekomunikacja i te nowe łącza i te możliwości niewątpliwie ciągną za sobą właśnie kreatywność, czy stymulują kreatywność i powodują, że to, co kiedyś było w stadium wykonalności, ale nie było jak tego wykonać, teraz dopiero się pojawia na półkach. Także ja nie oczekuję żadnych takich przełomowych wynalazków. Ja myślę, że w tej chwili jest ich tyle, że tak naprawdę, jak państwo zobaczycie startupy internetowe i co one robią, to te pomysły nie są jakieś specjalnie odkrywcze, ale jak zobaczycie rezultaty, jakie uzyskają, to jest niesamowite, prawda? Czyli teraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które są znane, zeszło na taki poziom, że ta bariera wejścia zniknęła. I to jest chyba największy skutek tej rewolucji telekomowej, która się dokonała. Zniknęły bariera wejścia w rynek i wiele firm powstaje w zasadzie z niczego. Kiedyś się mówiło, że Microsoft powstał w garażu. Teraz to już nikogo nie dziwi. Wtedy dziwiło, prawda? Wtedy to faktycznie była firma, która powstała w świecie IBM-a i innych gigantów i się przebijała. Teraz te wszystkie firmy powstają w garażu, ale nikogo to nie dziwi, dlatego że większość tych elementów właśnie powstaje tam, gdzie ta kreatywność jest niczym nieskrępowana korporacyjnymi zasadami. Chciałbym jeszcze odrobinę tę dyskusję, Przemku, zanim oddam Ci głos, jeszcze doprecyzować jednym pytaniem, bo rzeczywiście nie macie wrażenia, że jednak te wszystkie rzeczy, które teraz powstają nowe w garażu, to są tak naprawdę kosmetyczne historie. Pytanie jest, gdzie jest ta następna duża rzecz? Szczerze mówiąc, jest taki komputer w Kalifornii, który od 5 lat podobno działa i się go karmi białkiem. Podobno jest to komputer organiczny i jest szybszy niż cokolwiek, co było kiedykolwiek widziane na Ziemi. I to jest coś, co osobiście mnie przeraża. Bo jeżeli dojdziemy do stanu, w którym komputery zaczynamy karmić i musimy tam dolewać mleka, żeby one działały, i działają i są w stanie przeprocesować takie ilości danych, które w tej chwili ja nie jestem na przykład w stanie tego objąć swoim skromnym umysłem, to gdzieś tam powstanie zupełnie alternatywny rodzaj inteligencji i będzie on lepszy od nas. To jest taka trochę wizja fatalistyczna, ale gdzieś tam mi się zaczyna to czasami, jak o tym myślę, a staram się o tym nie myśleć zbyt często, pojawiać. To nie wiem gdzie i w jakiej formie i w ogóle do czego będziemy w przyszłości potrzebni, jeżeli wszystko będzie za nas robione albo wszystkie przemyślenia, czy nasze potrzeby będą realizowane, załóżmy, że tak przynajmniej na początku będzie, to z jakiegoś filmu science fiction pamiętam taką wizję, że to będzie się tak właśnie działo, bo w momencie, w którym my przestaniemy być osobiście innowacyjni, nie będziemy mieli po co wstawać rano, to jest tak naprawdę
koniec nas jako tej dominującej formy życia na Ziemi i nie wykluczono, że jak Matrix się skończy się na tym, że będziemy tylko dawcą jakiejś tam drobnej dawki energii w jakimś tam inkubatorze. To jest coś, co gdzieś tam w Kalifornii już się dzieje i to jest coś, co może być tak naprawdę następną potężną rewolucją. I szczerze mówiąc, że ja osobiście mam nadzieję, że się jej nie doczekam. Mam co prawda 2,5-roczną córkę i mam nadzieję, że ona też się tego nie doczeka, ale obawiam się, że może, bo przyspieszenie procesów rozwoju tego typu technologii jest nieprawdopodobne. Ja nawet nie jestem w stanie, czy nie wiem, czy wy wiecie, czy ktoś z nas wie, co się dzieje w laboratoriach japońskich, amerykańskich i paru innych krajów, bo to, co my widzimy na rynku, to jest wynik prac sprzed 20 lat mniej więcej, czyli coś, co w tych laboratoriach w tej chwili się dzieje, to jest technologia kosmiczna. Pewnie parę lat temu byśmy musieli twierdzić, że to UFO przywiozło i ktoś robi reverse engineering z tego tytułu. A wracając do takich prostszych rzeczy. Bliższej perspektywy. Przyziemnej, ponieważ ja się zawsze zajmowałem śrubkami, drutami i budową i z takimi bardzo operacyjnymi tematami, to jest to, w czym jestem w miarę dobry. To gdy słyszę pracuję z ludźmi, którzy są bardzo kreatywni, o tym, co się dzieje na rynku i na świecie, tak naprawdę w świecie pod względem inwencji. Moja reakcja, i to jest zawsze, tak wydaje mi się, że trochę o to chodzi w tym workshopie, to jest ile z tego jest fantazją i co trzeba by było zrobić, żeby to się zadziało. Bo jest masa pomysłów, które są po prostu fenomenalne, gdy się o nich słyszy, a potem się okazuje, że po pierwsze jest pierwsze pytanie, które zawsze się pojawia, jak je zmonetyzować. Bo gdzieś na końcu dnia to musi na siebie zarobić. Jest cała masa fenomenalnych pomysłów, które na koniec dnia nikt nie kupi. Ja pamiętam swego czasu, jakiś czas mieszkałem w Stanach, był taki system fenomenalny, naprawdę, pod tytułem Iridium. To było chyba 60 satelitów, które ktoś wystrzelił w okolice Ziemi i one miały zapewniać komunikację telefoniczną, internetową i wszelką jakąś inną na całej Ziemi i ten system po prostu zbankrutował. Zbankrutował, bo nikt tej usługi nie chciał, mimo że po prostu fenomenalna. Czyli ta cała masa różnych inwencji, która się pojawia i różnych pomysłów, o których się czyta w internecie, które brzmią bardzo sexy, naprawdę, wiele z nich jest, jak to powiem, chciałbym to mieć, to następne pytanie jest, ile bym za to zapłacił? Bo to jest też tak, jak Irek powiedział, 700 mega do domu, super, dla tych, których na to stać i którzy są w stanie zapłacić za taką usługę, jakąś tam odpowiednią cenę, a popatrzmy na ile przeciętny Polak jest w stanie zapłacić, czy chętny jest, żeby zapłacić za internet. 30 zł? 20 zł? Jakie rury trzeba zbudować, żeby doprowadzić ten internet do każdego miasta? To taki slang, czyli światłowody, ile tego trzeba zainwestować i zbudować. Ile trzeba się przekopać działek, domów, chodników, żeby doprowadzić tą infrastrukturę do domów? To jest coś dokładnie, co w tej chwili robią operatorzy, nie tylko już teraz tak zwani fixowi, czyli na Ziemi. To robi też prezes Solus, to robi PTC, czyli, przepraszam, T-Mobile, nie jestem poprawny politycznie, czy Orange. Wszyscy w tej chwili kopią i zapewniam Państwu, że to są potężne pieniądze. Tak więc jeżeli słyszę jakieś innowacyjności, jakimś zupełnie szalonym wręcz pomyśle, zastanawiam się, super, co trzeba zrobić, żeby to się stało, żeby to było tak naprawdę, pojawiło się na rynku. Irek, pamiętam kiedyś, jak pracowaliśmy jeszcze w tej słowetnej firmie, pojawił się iPhone, taki telefon, pewnie Państwo słyszeli. Nawet ja go już teraz mam, długo się broniłem. Pojawienie się iPhone'a spowodowało, że ilość danych przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych amerykańskich zatkał rury, tak zwane. Czyli światłowody się po prostu przetkały. Potężne inwestycje, które trzeba było ponieść, żeby je odetkać. Za chwilę znowu się zatkają, ponieważ tych danych jest znowu więcej. Więc gdzieś tam za każdą ideą, za każdym pomysłem, których świat jest pełen, musi stać taki tak zwany reality check, czyli gdzieś tam na końcu się pojawia księgowy. To jest bolesne w moim przypadku, bo mam takiego. I który zawsze mnie sprowadza na ziemię. Mam. Tak, ale to jest okej, jestem jego przełożony, to dam radę. Ale na koniec dnia zawsze jest ktoś, kto przychodzi i pyta się, jaki jest internal rate of return, zwrot z kapitału, gdzie jest break even
ile można na tym zrobić. Czy to jest kontrakt roczny, dwuletni, pięcioletni czy dziesięcioletni? Ile trzeba zapakować w ziemię albo w powietrze, bo większość tych technologii, tak jak Michał teraz ma, staje się coraz bardziej powietrznych, ile trzeba wsadzić w ziemię pieniędzy, żeby to działało? Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, żeby Michał mógł odbierać tutaj ten sygnał i się tym bajerem bawić i nagrywać i to wysłać gdzieś tam do kogoś, to trzeba było zbudować światłowód do najbliższego rooftopu, czyli tam gdzieś tu na dachu jest jakiś nadajnik, do którego ktoś się przekopał światłowodem i pociągnął go tam gdzieś na górę, podłączył pod to prąd i tam to stoi. Także żeby ta bezprzewodowość tak naprawdę to jest kilkaset metrów w miastach, kilkaset metrów. Poza miastami kilka kilometrów maksymalnie. Pojawia się więcej klientów, co trzeba zrobić? Postawić kolejny maszt, czy tam wieżę. Dociągnąć światłowód. Także jeżeli Państwo słyszycie o jakichś nowych ideach, które są super, ja uwielbiam słuchać o takich rzeczach, ponieważ osobiście nie należy do osób bardzo kreatywnych, więc jak ktoś na coś takiego wpada, to siadam się, zastanawiam, gdzie jest ten problem z moim DNA. Natomiast gdzieś tam problem, ten następna rzecz to jest, teraz policzmy, jak to, co trzeba zrobić, żeby to się zadziało. I nagle się okazuje, że to będzie jedna z tych prawdopodobnie inwencji, która być może będzie wiodła do następnej inwencji, i jeszcze następnej inwencji. I dopiero czwarta czy piąta z rzędu przy jednoczesnej zmianie technologicznego otoczenia spowoduje, że to da się coś z tym zrobić. I że ktoś to faktycznie kupi. Jeśli można, nawiązując do tego, o czym wspomniał Przemek i tej sytuacji z zapchaną siecią po pojawieniu się iPhone'a, nie wiem, czy Państwo słyszeli, być może czytali. Dotyczyło to głównie AT&T i amerykański magazyn Wired doskonale opisał tę historię i to jest właśnie przykład trochę na tą perspektywę, gdzie szukać newsa wszędzie tam, gdzie telekomunikacja spotyka się z technologią, bo po pojawieniu się iPhone'a rzeczywiście sieć się tak dramatycznie przypchała AT&T, że prezes AT&T na spotkaniu ze Steve'em Jobsem, wówczas jeszcze żyjącym, prosił go, czy nie mogą zastanowić się nad jakimś sposobem przekonania klientów, żeby nie używali tak intensywnie internetu na tym nowym iPhone'ie. To był skandal, Jobs się tak zdenerwował, że chciał zerwać w ogóle współpracę z AT&T przez moment i kazał swoim menedżerom sprawdzić możliwości przyłączenia się do Verizona. I tylko nie stało się to tylko z jednego powodu, bo tam karty SIM nie pasowały i trzeba było całą linię wymieniać iPhone'ów na nowe karty SIM Verizona. I to był tylko jedyny powód, do którego no, nie doszło do jednego z największych, że tak powiem, przełomów też w branży, na pewno na amerykańskim rynku. Ale chciałem, żeby Przemek jeszcze odpowiedział na jedno pytanie, tak, ponieważ Irek już w pewien sposób się do tego odniósł, a ty jeszcze nie miałeś okazji, czyli wracamy do perspektywy twojej jako człowieka branży, perspektywy spojrzenia na newsy, na informacje. Czego ty szukasz? Patrząc z punktu widzenia takiego operacyjnego zarządzania też firmą, jakich informacji poszukujesz? Gdzie je zdobywasz? Ja jestem szefem firmy, która ma przychody liczone w setkach milionów, nie w miliardach, więc i zwykle jestem podwykonawcą lub współpracującym z dużymi tego świata, czyli właśnie z czterema operatorami komórkowymi plus dwoma, trzema stacjonarnymi i zwykle z nimi jakoś tam pracuję, więc codziennie rano dostaję swoją prasówkę i gdzieś w okolicy metra Wilanów, stojąc w korku, się z nią zapoznaję i szukam wszelkich newsów pod tytułem kto co znowu wykombinował, bo jeżeli ktoś chce zbudować więcej na przykład LTE, albo budować światłowodów, albo tego typu infrastrukturalnych inwestycji, to zawsze pytanie jest takie, czy ja się mogę na to załapać. To dlatego, że my jako firma posiadamy trochę tej infrastruktury wieżowej, właśnie dzięki której te wszystkie bariery bezprzewodowe hulają. A my też mamy trochę swoich światłowodów. My też znamy się bardzo dobrze na liniowym krześle kontentu. Mamy też dla grupy Orange największy tak zwany headend w Polsce. To jest taki sprzęt, który powoduje, że telewizja działa. Mamy tych headendów parę dla telewizji naziemnej, natomiast tamten jest na kilkaset programów, więc zastanawiam się natychmiast,
czy to, co usłyszałem, czy przeczytałem w radiu, czy telewizji, czy na mojej prasówce, czy to może być coś, na czym ja mogę zarobić, no wręcz wprost, tak? Czy mogę pójść do prezesa tej czy innej firmy i powiedzieć, ja ci to zrobię? Oczywiście to są kwestie też decyzji potencjalnego zleceniodawcy, czy ma pieniądze sam na to, tak zwany capex. A czy woli to zopeksować, czyli woloby zrobić to poprzez podwykonawcę takiego jak ja, tak jak właśnie na przykład Orange robi to przy Headendzie, czyli tak naprawdę płacą nam czynsz za to, że myśmy wyłożyli pieniądze, utrzymujemy ten cały sprzęt i że to hula i że to się od 5-6 lat nawet na 5 sekund nie zawiesiło. Na tym się trzeba znać, to jest pewien rodzaj wiedzy, więc natychmiast szukam tak naprawdę biznesu. Tu na koniec dnia, pracując w firmie, w której ja się rozliczam z tego, czy przywiozłem na koniec roku wynik finansowy. Zawsze tak miałem, nawet jak pracowałem w grupie TP, jak byliśmy spółką w grupie TP, zawsze było pytanie na temat, czy dowiozę wynik finansowy, czy będę miał swój wkład w EBITDA grupy TP. To jest... Spotkania z szefami finansów są zawsze takie same, więc zwykle jest tak, że można się zapoznać z 5-6 głównymi pytaniami, które się powtarzają bez względu na to, skąd ten szef finansów jest. Teraz pracuję dla funduszu Private Equity, więc powiem wam szczerze, że jest go gorzej. Więc na koniec dnia to jest czy i w jaki sposób mogę znaleźć się w tym kontrakcie, czy w tym nowym zdarzeniu rynkowym, czy mam know-how, czy wiedzę taką w firmie, która może być atrakcyjna dla mojego potencjalnego zleceniodawcy. I czy jeżeli uda się tak naprawdę zdobyć jakiś kontrakt, to czy przypadkiem się potem i nie wywróci, jakie są kary umowne i takie inne bariery, które na koniec dnia też trzeba w każdym biznesplanie ująć. Ja się rozliczam z pieniędzy. Ja na koniec dnia, na koniec roku, odkąd pracuję w Private Equity co 2 tygodnie, wiem dokładnie, gdzie jestem w stosunku do tego, co mój właściciel chce. Mój właściciel jest prosty pod względem struktury tego, co dla mnie wymaga, czyli wymaga kasy. To ma swoje dobre strony i złe strony. Złe strony, że wymaga tylko kasy i nic innego go nie obchodzi. Dobrą stroną jest to, że wymaga tylko kasy, więc go nic innego nie obchodzi. Więc to jest dosyć bardzo prosty parametr pod tytułem, czy mam pracę w przyszłym miesiącu, czy nie. To jest dosyć łatwo określone. To w takim razie pytanie do Irka jeszcze, biorąc pod uwagę wasz biznes, czyli biznes kancelarii. Jak tobie to, czym ty się interesujesz, jeśli chodzi o telekomunikację, kierunki rozwoju, informacje o tym, że Google wszedł na rynek internetu, jak to się w ogóle przekłada na twój biznes i twoją pracę w kancelarii? No bo takie obiegowe wyobrażenie jest raczej takie, że ty po prostu jesteś tam po to, żeby powiedzieć, że no tutaj jest dobry paragraf, prawda, przy tej transakcji, przy innej sprawie, a tutaj inny. Po co ci w ogóle tam ta wiedza, prawda, że Google coś robi albo nie? Ja podpisałem zgodę na to, żeby to nagranie się ukazało na stronie internetowej, więc poproszę o następne pytanie. Znaczy, z punktu widzenia państwa podejrzewam, że państwa to oczywiście się łączy, tak? To znaczy nie można komuś doradzać, jeżeli się nie wie, na czym polega jego biznes. No to jest adekwatne do kancelarii, do firm konsultingowych, do wszystkiego, do dziennikarstwa też. Nie można dobrze pisać o telekomunikacji, jeżeli się nie rozumie tego, co w tej telekomunikacji się dzieje. A jak już się człowiek chce faktycznie tym zainteresować, no to samym szacunkiem nie może bazować na jednym źródle, nawet tak szacownym jak tutaj gazeta, którą Michał reprezentuje, tylko musi pozbierać wiedzę z różnych źródeł, od różnych analityków, graczy rynkowych, etc., etc., dlatego że nie ma jednolitego obrazu tego rynku. I to państwo już, mam nadzieję, z tej dyskusji też wynieśli. To jest rynek kontrowersyjny. To, co się na nim dzieje, jest trudno przewidywalne w tej chwili. No, a z mojego punktu widzenia, jeżeli ja się na przykład zajmuję transakcjami przejęć, no to dla mnie jest bardzo ciekawe, czy takie transakcje się pojawią, jakie jest prawdopodobieństwo i z kim na ten temat rozmawiać i gdzie. To jest oczywista pomoc, czyli taka wiedza wzmacnia, czy daje mi bardzo mocny fundament do moich działań takich zawodowych.
Z drugiej strony oczywiście to, co robię po stronie takiej zawodowej, też troszeczkę pomaga mi w zrozumieniu tych mechanizmów, które w telekomach zachodzą. Natomiast ja bym tutaj chciał zapytać Państwa, bo to mnie tak nurtuje. Ktoś z Państwa jakby posługuje się biegle co najmniej jednym językiem obcym? Rączka do góry. Śmiało, śmiało, śmiało. To się nie sfilmuje. Bardzo ładnie. A co najmniej dwoma. Tym, co jednym, to się przynajmniej nie namęczyliście, a tym, co dwoma, to współczuję. Dlatego, że właśnie ostatnio Microsoft wypuścił w końcu wyniki badań swoich, w zasadzie no nie wyniki badań, tylko wyniki prac wieloletnich nad translatorem na język mandaryński. Oni tu się zajmowali w takim wyścigu z IBM-em. I ten translator faktycznie tłumaczy, wiecie dlaczego mandaryński? To jest najtrudniejszy od strony informatycznej, żeby go rozłożyć na czynniki proste, żeby składnie gramatyczne i te struktury zdań złożyć. On tłumaczy w czasie bezpośrednim, co więcej, tłumaczy to głosem tej osoby, która mówi. Bo to akurat synteza głosu naszego w ogóle nie jest skomplikowana, tylko wymaga dużej siły obliczeniowej. A jeżeli teraz popatrzymy sobie, bo to jest, znowu wracam do bardzo dobrego pytania, które pani zadała. Jeżeli sobie zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi, tak? No po pierwsze, powstały maszyny, które mogły to zrobić w bardzo szybkim czasie, bo to, jak to trzeba zrobić, to było wiadomo 15 lat temu, mniej więcej, tak? To już te prace nad syntezą głosu trwały. Państwo słyszeli pewnie wielokrotnie mówiący tak śmiesznie komputer. On już teraz nie mówi śmiesznie, on teraz imituje głos. W sposób dla ucha normalnego nierozróżnialny. Więc jeżeli wracając do, dlaczego o tym mówię, tak? Dlatego, że ta fantastyka, o której Przemek mówił, mnie akurat fantastyka nigdy nie przerażała. Ja się wychowywałem na fantastyce wtedy się rodzącej polskiej i dla mnie to jest takie jakieś spełnienie tych lektur takich dziecięcych, tak? No to Państwo, jeżeli nawet oglądacie filmy, czy macie równie naiwne zamiłowania do fantastyki jak ja, no to pewnie wiecie, że te tłumaczenia i te takie, kiedyś był taki serial, rok 2000, tak? To było tak? 1999, to było o przyszłości serial, żeby była jasność, nie o przeszłości. No i tam były te translatory, prawda? To już jest faktem. Tak? Czyli w samą porę zresztą, bo miałem jedno z moich dzieci wysłać na naukę chińskiego, to teraz chyba łatwiej będzie kupić ten kawałek oprogramowania. Ale to nie byłoby możliwe, gdyby nie zasilanie telekomowe i gdyby nie zasilanie w chmurze. Dlatego, że to wymaga takich możliwości obliczeniowych, których normalny komputer Państwu nie da. To znaczy ta synteza mowy połączona z translacją to jest olbrzymia maszyneria gdzieś tam na zapleczu, która dzięki telekomunikacji pozwala na to, żeby to działało wspólnie. I teraz to już jest możliwe i będą możliwe kolejne tego typu pomysły. Stąd jak to, co Michał mówi, że to nie jest kreatywne. Nie jest kreatywne, o tym pisano 30-40 lat temu, tylko nikt nie wiedział, jak to zrobić. No teraz już wiadomo, jak to zrobić, prawda? Ja na przykład jestem szczerze zafascynowany właśnie tymi prostymi pomysłami. I to Państwu pokazuje, że jak się świat zmienia, tak? Ja na przykład robię sobie, czy robię bardzo dużo zdjęć. No teraz każdy jest fotografem, więc to mnie w żaden specjalny sposób nie wyróżnia. Ale większość z Państwa pewnie ma ten sam problem, który ja mam, a mianowicie robicie 1000 zdjęć z jakiejś wycieczki i później to sobie spoczywa na jakimś tam nośniku informacji. Może raz zrobicie pokaz slajdów, no ale kto obejrzy 1000 zdjęć? Przecież to jest niepoważne. Tak? No, po 50 wszyscy wracają już do rozmów, do stołu i jakby pokaz się kończy. Otóż ja sobie wynalazłem taką stronę, nie będę jej tutaj reklamował, ale tam w kuluarach mogę podać namiary. I dzięki owej stronie składam sobie książki, ale autentyczne książki, nie takie jak tam są takie podróbki tu czasami robione. One są drukowane akurat poza Polską. To Apple też robił, tylko nie, ta usługa w dalszym ciągu nie jest dostępna. I każdemu z Państwa mogę pokazać taką książkę. To są albumy wydane w jakości takiej, jak Państwo w sklepach, które Państwo sami składacie.
Ja w końcu zacząłem oglądać swoje zdjęcia sprzed wielu, wielu lat. Tak? Po prostu sobie siadam, rozkładam sobie te zdjęcia, wysyłam, przychodzi do mnie zrobiona książka. To też nie było wcześniej możliwe. Wcześniej przesłanie jednego zdjęcia to była jakaś makabra. Teraz te zdjęcia mają makabryczne wielkości i to wszystko jest możliwe dzięki temu, tej rewolucji, która w telekomach się wydarzyła. I ta rewolucja się jeszcze nie skończyła. Ona będzie trwała. Dlatego, nawiązując, Michał, do twojego pytania, to, co się zdarzy jutro z punktu widzenia mojego zawodu, jest równie ciekawe jak to, co się dzieje dzisiaj. Bo, no wiadomo, konkurencja w tych zawodach wszystkich doradczych jest bardzo duża. Zawsze będzie coś do przejęcia, tak czy owak. Zawsze będzie coś do przejęcia. Akurat na tym rynku tego jednego możemy być pewni, że przejęcia, zresztą wszystkie badania na to pokazują, że przejęcia w obszarach nowych technologii w zasadzie się nie zmniejszyły, pomimo trendu spadkowego, jeśli chodzi o przejęcia w ostatnich tam 2 latach. Ten obszar nowych technologii, w to wchodzą media, IT, właśnie takie startupy internetowe i telekomy, ma się zadziwiająco dobrze. No, świadkiem czego ta transakcja, o której tutaj mówiłeś, przejęcia Polkomtela, największa transakcja wtedy w Europie w telekom. Doszliśmy tym sposobem do tego tematu konwergencji w pewnym sensie i pytania, kto kogo będzie przejmował tak naprawdę w przyszłości. Ja odnoszę takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że szefowie firm telekomunikacyjnych zobaczyli, że dzięki takiemu zbliżeniu do mediów ich branża jest bardziej sexy w ogóle. Więcej światło jest na nich, o nich się więcej pisze, mówi, pisze opinie, prosi opinie. Ja nie wiem, czy to jest kwestia bycia sexy, to jest taka absolutna konieczność, no, z czego korzystamy jako użytkownicy tak naprawdę. No, kupuję sobie internet, no, jest ten internet, tak, albo bezprzewodowy, albo ta ukochana dawnymi czasy Neustrada, no i ona tam jest. No i co z tego, że tam jest ta rura, tak, czy ten kabel, czy coś. No, konsumpcja polega na albo przesłaniu sobie maila i to myślę, że na tym się ta część fascynacji już dawno się skończyła. To jest konsumpcja jakichś treści. To są rzeczy, które my na co dzień korzystając z Google'a czy z jakichś innych dostawców treści, to jest właśnie tak naprawdę to chcemy kupić. To niekoniecznie musi być kabel czy bezprzewodowy jakiś system. My chcemy kupić tą treść. I operatorzy komórkowi czy telekomunikacyjni generalnie stwierdzili, że no to jest w tym łańcuchu wartości, gdzie płaci się x złotych na początku, właśnie ta treść stanowi jedną z większych. Bo to może nie zabrzmi najbardziej sexy, ale na tych rurach, na tych nadajnikach, na tych światłowodach na koniec dnia nie zarabia się aż tak dużo. Bardzo duża część wartości tego, za co płacimy codziennie, idzie to właśnie do tych, którzy posiadają tą treść. Więc jeżeli patrzy się na to, że wszyscy się spodziewają, że internet będzie, nazwijmy to, sensowny cenowo, a koszty CAPEX-u czy tych inwestycji kapitałowych są ściśle określone i nagle się widzi gdzieś tam takiego Google'a, czy nie chciałbym tylko na Google'a jechać, albo na Apple, albo na cokolwiek innego, natomiast tam jest potężna wartość. Ta wartość jest wytransferowana za każdym razem. Ja korzystam z tego telefonu, niestety, jak powiedziałem, poddałem się i nawet zdarza mi się czasami coś zamówić. Te pieniądze idą nie do operatora telekomunikacyjnego polskiego, jakiegokolwiek, nie do właściciela treści jakiegoś polskiego, tylko to jedzie wszystko gdzieś tam do Kalifornii. Czy do Washington akurat w niektórych przypadkach. Także tam jest generowana tak naprawdę wartość. I dlatego też operatorzy lokalni, nazwijmy to europejscy czy jakiegokolwiek innego kontynentu, zaczynają szukać sposobu na to, żeby mieć własne treści albo żeby móc zmonetyzować tą część także. Nie ma innego sposobu na to, żeby zapewnić wzrost przychodów przy tym, jak na tej prostej, nazwijmy to, usłudze telekomunikacyjnej po prostu więcej się nie wyciągnie, nazywając to kolokwialnie. Trudno wymyśleć, czy zmusić kogokolwiek w Polsce na rynku, żeby nagle zapłacił za internet 250 zł, jak to bywało lat temu, jeszcze 7 gdzieś tak było. Kto byłby skłonny z was zapłacić 250 zł za internet w tej chwili? Kiedy można to zrobić, można dostać dostęp do internetu sensowny za 30-40 zł. Po prostu nie ma przyrostu. Za 9 no to
powodzenia z tymi przepływnościami. Natomiast gdzieś tam za 30-40 zł naprawdę można mieć sensowny internet w tym kraju. I przynajmniej w miastach, bo poza miastami bywa różnie. I jeżeli się jest prezesem spółki, akurat takiej jak moja, czy Orange, czy T-Mobile, do akcjonariuszy trzeba wyjść z jakimś pozytywnym sygnałem pod tytułem: gdzieś zarobimy kasę. No i gdzie ją możemy zarobić? W Polsce to jeszcze się buduje te światłowody. Są kraje, na przykład na zachód od Odry, gdzie światłowód jest wszędzie. Jak jest stodoła w polu, to jest w niej światłowód. Byle tylko ktoś chciał z niego korzystać. No więc gdzie to można tą wartość właścicielowi, akcjonariuszowi dowieść? No w treściach. Więc te treści się próbuje jakoś tworzyć i albo mieć przynajmniej na nie, w nich jakiś udział. Stąd też właśnie pomysł i no, sukces ewidentny prezesa Solorza, który produkuje bardzo dużo treści własnych. Potrafi je wyprodukować, potrafi je sprzedać, potrafi ściągnąć reklamę, potrafi je dosłać do każdego możliwego sposobu odbioru. Także ta akurat grupa medialna, tak samo Orange, który próbuje robić to samo, tak samo T-Mobile próbuje robić to samo, gdzieś tam Play też to próbuje robić. Każdy próbuje wejść na tą treść, żeby złapać chociaż parę procent tej wartości, która jest generowana zwykle gdzieś indziej. I to tyle chyba. Szanowni Państwo, wchodzimy w... Poczekaj, przepraszam, ta debata nie, nie jest sponsorowana przez Polsat. Nie, broń Boże. Nie. Za dużo troszeczkę mówimy, nie? Chyba tak? Tak. Ale Orange też się pojawia. No. I T-Mobile się pojawił raz, także myślę, że ekspozycja mediowa będzie porówno. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że poza tą spółką są inne fascynujące spółki. Google na przykład też. Nie, ale jeżeli Państwo się interesujecie rozwojem rynku, to na przykład jest spółka P4, która dokonała rzeczy Play, może w Europie mało spotykane, rzadko spotykane, a mianowicie od zera dorosła prawie w tej chwili do 15%. A percepcja tej marki jest genialna. I ja mam takie wrażenie, że wszyscy ci operatorzy mają coś, czym warto się zainteresować. Natomiast tutaj tak naprawdę nie chodzi o to, czy to jest rura, czy to jest treść. Tylko chodzi o to, o czym kiedyś pisał Peter Drucker, taka legenda zarządzania, a mianowicie, że tu nie chodzi o produkcję kasy. Przepraszam, w private equity faktycznie ta zasada się nie do końca wdrożyła. Ale tu chodzi o to, żeby zbudować bazę klientów i żeby ci klienci z nami zostali. I teraz pytanie jest takie, co ci klienci od was chcą? Jeżeli wystarczy im sam sygnał, to jest to ok, tak? Jeżeli potrzebują czegoś więcej, to im to dacie. Jeżeli chodzi o konwergencję, to ona się nie zamyka w tym takim wąskim obszarze i nie chciałbym, żebyście mieli takie wrażenie media, telekomy. Nieprawda. W tej chwili konwergencja wychodzi znacznie, znacznie dalej. To jest świat, który łączy ze sobą internet, zasoby informatyczne, które za chwilę, i to zobaczycie we własnych domach, a niektórzy być może już wiecie, macie, dołączy cały obszar energetyki wewnątrzdomowej do siebie, tak? O smart meteringu pewnie już też słyszeliście, to jakby tutaj, to jest kolejny obszar, który w Polsce wprowadzany jest później niż gdzie indziej, ale on też wchodzi. Firmy energetyczne stają się firmami telekomunikacyjnymi. Co więcej, firmy telekomunikacyjne w niektórych krajach handlują energią elektryczną. Ta konwergencja ma rozmiary, które przewyższają zdecydowanie to wszystko, o czym pisali analitycy jeszcze 5 lat temu i cały czas się rozszerza. I w zasadzie trudno powiedzieć, ja uważam zupełnie szczerze, konwergencja na styku media, telekomy jest passé. To jest coś, co było modne 5 lat temu. I co było newsem 5 lat temu, a w epoce smart TV, smart wszystko, to żaden nie jest news, tak? Młode pokolenie konsumuje media w zupełnie inny sposób i to wiecie, prawda? Tutaj patrzę się ze smutkiem i przykrością na główną część operacji Przemka, to jest transmisja sygnału telewizyjnego. No, większość z nas, no może nie większość, przepraszam, jeszcze mniejszość, ale bardzo duża część w tej chwili konsumuje media poprzez te telekomowe, telewizyjne, poprzez internet.
to już umożliwiają też, że tak powiem, telewizory, które w zasadzie już nie są telewizorami, tak? No bo to są takie urządzenia do zbioru wszystkich sygnałów i przetwarzania, tak? Internet, YouTube, Apple TV, no tych gadżetów jest po prostu cała masa, pokazują się nowe. I tak jak mówię, tradycyjne obszary, które w żaden sposób nie były łączone z telekomami, w tej chwili wchodzą w obszary konwergencji z telekomami i z mediami. I dla mnie to jest tak naprawdę ta signum temporis, znak czasu i to, co się zmienia najważniejszego. Pan mecenas, jak to mecenas, oczywiście zdominował u nas tutaj dyskusję. Zapraszamy do pytań z sali, proszę Państwa. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana prezesa. Wspominał pan wcześniej o tym, że pana firma startuje w przetargu na technologię 1800 bodajże. I chciałem się spytać, jaki jest z tego cel? Biorąc pod uwagę, że to jest debata nagrywana, rozumiem, że może tak odpowiedź nie wpaść wprost, ale patrząc chociażby na wspomnianego tutaj przed chwilą Play'a, którego celem na początku było bardziej zmuszenie do wykupienia przez jednego z potentatów rynkowych, czy to jest taka droga, że tak powiem, akceptowalna przez właściciela emitela? Oj, spróbuję. Mam nadzieję, że zrozumiałem. Znaczy, ja się nie zgadzam. Ja nie zgadzam się z tezą, że Play był zbudowany, czy był budowany po to, żeby go gdzieś tam opylić. Zawsze firma może być sprzedana. Play wszedł na rynek, który był swego rodzaju oligopolem z odpowiednio wysokimi marżami i ktoś najnormalniej w świecie, tylko że na dużą skalę, no to wymagało dużo pieniędzy versus postawienie jakiegoś sklepu za rogiem, stwierdził, że marże są wystarczająco duże, żeby zrobić na tym biznes. I zrobił, i to tak jak wspomniał Irek, w sposób fenomenalny. Myśmy byli wtedy, kiedy się Play zaczynał gdzieś tam w jednym, pracując do jednego z wiodących operatorów. I wiele osób się uśmiechało pod tytułem aha, aha. No i teraz jest aha. I oczywiście Play prawdopodobnie kiedyś, być może, ewentualnie zostanie kupiony przez kogoś. Nie zdziwiłbym się, chociaż niezbyt wiele osób by się pewnie ze mną zgodziło, nie zdziwiłbym się, gdyby Play coś kupił. A to tak, żeby nie było, że kierunek jest tylko jeden, to różnie się może podziać, może ktoś kupi Playa z zewnątrz i sobie przez Play coś kupi wewnątrz. Także wariantów jest mnogość i nie ograniczałbym Playa do takiej wydmuszki pod tytułem wszedłem na rynek tylko po to, żeby go gdzieś tam w miarę szybko opylić. A uczestnictwo emitela w tym przetargu to jest w najnormalniej świecie próba eksploracji kolejnego jakiegoś terytorium, które dla nas było do tej pory zamknięte, w tym sensie, że no, nie uczestniczymy w tego typu przetargach. A gdzieś tam jest wartość w tym dla emitela w przypadku, gdybyśmy wygrali. A w grę chodzą oczywiście potężne pieniądze i byt, i przyszłość w ogóle rynku telekomunikacyjnego, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to mówią, jak nie zagrasz, to nie wygrasz. Ja wolę zagrać i nie wygrać, niż się zastanawiać. Także dlatego to ćwiczenie zostało przeprowadzone. A na koniec dnia ja też buduję wartość firmy. Mi za to mniej więcej płacą. Nie mniej więcej, więcej płacą za to. Tak musiałem sobie przypomnieć, jak przyszłoby, przypadkiem pozdrawiam fundusz. Będziemy budować wartość firmy w każdy możliwy sposób, zgodny z prawem. I to jest po prostu jeden z tych obszarów. Pojawiła się pewna opcja, że można w to zagrać i być może wygrać. Mamy do tego i wiedzę, i jakąś infrastrukturę, mamy bardzo dużą wiedzę w technologiach bezprzewodowych, więc dlaczego nie? Jeżeli nie wyjdzie i pojawi się następna jakaś opcja, to niewątpliwie będę w tym kotle mieszał. Natomiast zapewniam Państwa, że albo pracujecie, albo będziecie pracować w różnych organizacjach prywatnych. Właściciele, szczególnie prywatni, zwykle nie tolerują zbyt długo pracowników, którzy nie są aktywni i nie mieszają, bo to oznacza zwykle, że trzeba ich prędzej czy później zmienić. No a ja, jak każdy inny tutaj pewnie obecny, mam kredyt mieszkaniowy, takie różne inne życie, rzeczy, które płacę za takie rzeczy dla dzieci też, więc muszę na to jakoś zarobić. Więc nie chciałbym zmieniać pracy tak zaraz. To znaczy, mam jeszcze takie jedno pytanie a propos technologii. Zakup sam technologii jest dosyć dużym wydatkiem. Czy
ma pan zapewnione jakieś źródło finansowania, tak jakieś dogadane z bankiem? Czy znaczy, może pan o tym mówić? Na końcu nie pracuje w żadnej agencji informacyjnej albo nie, coś? Nie, na końcu szczerze mówiąc miałem nadzieję, że zrobię zrzuta jakąś ten. Nie, no fundusz emitel jest wart tam w miliardach złotych w tej chwili. Nasza radzimy sobie nieźle, jeżeli chodzi o właśnie generację cashu. A oprócz tego właścicielem jest fundusz inwestycyjny, który ma na koncie miliardy. I tak naprawdę jeżeli euro, żeby jeżeli będzie biznes, to fundusz po prostu wyłoży pieniądze. To jest tak proste jak raz, dwa, trzy. Także jeżeli się to zepnie, to się zepnie. Jeżeli się to nie zepnie, to na koniec dnia to właśnie to jest ten kazus, który ja przedstawiałem poprzednio, czyli przyjdę z jakąś propozycją i będę musiał usiąść z kim? Z księgowym. Z szefem finansów. I albo się spina, albo się nie spina. Jeżeli się spina, to są pieniądze. Tak zresztą jest w praktycznie każdym biznesie. Odpowiedniego rozmiaru, bo nie mówimy o drobnych biznesach, które mają problemy z pozyskaniem finansowania. Jeżeli w biznesie infrastrukturalnym jest przewidywalny biznes plan, który generuje odpowiedni cash flow, odpowiednie zwroty, to pieniądze się znajdą. Szczególnie, jeżeli się nie jest na giełdzie. Dziękujemy bardzo. Myślę, że ta transakcja sprzedaży, zakupu P4 to byłaby duża rzecz i mecenas też by czekał na taką transakcję, bo być może można by doradzić na przykład przy ewentualnym. No comments. Jeżeli mogę. Ja mam takie pytanie. Rozmawiamy o zmianach na rynku telekomunikacyjnym i ja mam pytanie, czy uważają panowie, to jest pytanie raczej rzucone do wszystkich, czy biznes nadąża za technologią? Czy te koszty i czy te koszty tej pogoni nie są zbyt wysokie? Patrząc na spółkę, na tak całościowo, gdzie mamy akcjonariuszy, mamy spółkę i mamy klientów, czy jak pogodzić interes tych trzech grup? Wiadomo, akcjonariusze no, nie chcieliby wydawać, żeby spółka wydawała, ponosiła tak ogromne koszty. Klienci chcą jak najniższych marsz. No dzisiaj, okej, chcemy internet LTE, chcemy mieć te dane już zaraz po kliknięciu, ale nie chcemy też za to płacić ogromnych kosztów. Jak pogodzić te interesy i czy właśnie koszty tej pogoni nie są dla biznesu zbyt wysokie? No to jest księgowy ponownie. To wracamy do tej samej osoby. Mam nadzieję, że to nie puścicie mu tego, bo chcę właśnie troszeczkę tych wszystkich inwestycji. Nie, na koniec dnia to jest to wszystkie pomysły, jakie one by nie były, na koniec dnia ktoś musi powiedzieć, jak to zmonetyzować. W tej chwili, jak rozumiem, jak wiem, jest pomysł na zmonetyzowanie LTE. Jest. Dlatego ludzie inwestują. Inwestują w to wszystkie cztery grupy tak naprawdę, czterech operatorów, którzy są w Polsce, w tym duża grupa Orange ze wszystkich stron i z dołu i z góry inwestuje. Także jest pieniądz. Jeżeli by to się nie spinało, wątpię, żeby ktoś zainwestował. A pogoń za technologią jest tylko tak szybko, jak możliwość finansowania. I to jest to, o czym ja cały czas, o czym cały czas mówię, że to jest może trochę nudne, bo powtarzam, bo muszę coś powtórzyć czasami, że na koniec dnia każda idea, każdy pomysł albo ma wartość rynkową, która uzasadnia inwestycje, albo nie. Dlatego wielokrotnie mamy sytuacje, w których są technologie, które brzmią sexy, nie ma na nie pomysłu monetyzacji, pojawia się następna wersja tego, następna, trzecia, czwarta, piąta, nagle się okazuje przy piątej wersji tego samego pomysłu rozwiniętej w taki czy inny sposób, albo tańszej we wdrożeniu, nagle się okazuje, że to się da zrobić. Tak trochę było z LTE, bo pamiętam, że ze 3-4 lata temu, jak żeśmy rozmawiali, to rozmowa o LTE była bajka przyszłości, niestabilny system, 5, 6, 7, 8 lat, nawet niektórzy mówili. Po 3 latach już pojawił się system, który był stabilny i te pudełka, w skrócie nazywając, które trzeba powiesić i które emitują ten sygnał, staniały. A więc w tym momencie nagle się okazuje, że jest sposób na zmonetyzowanie tego. Gdyby te pudełka były 2 razy dłuższe, być może technologia by nie weszła w życie. Ale okazało się, że jest na tyle duży rynek, bo została ta technologia wprowadzona w kilkunastu krajach na świecie, nagle się okazało, że jest to tak duży rynek, że koszt jednostkowy pudełka spadł tak dużo, że to się spina. Jest na koniec dnia gdzieś tam, albo na początku tak naprawdę, jest księgowy. Albo finansista, jakiś inny, który umie te rzeczy policzyć. No.
Z tego, co ja pamiętam, to inwestorzy, no ja nie wiem, czy tak do końca uwierzyli w to wszystko, bo ja pamiętam, że obligacje emitowane przez, no tutaj znowu trzeba przywołać tą firmę, o której rozmawialiśmy, to było powyżej 12%, z tego, co ja pamiętam. Część tej transakcji była tak, no właśnie, czy jednak ryzyko nie jest dosyć duże, czy inwestorzy właśnie nie patrzą na to w ten sposób? Nie chcę tutaj cały czas przywoływać jednej firmy, ale tu jest jeszcze to pytanie. Ale przywołujemy jakoś tak dziwnie. Wie pan co, ja bym powiedział tak, to trzeba zobaczyć było, kiedy to było robione, w jakich sytuacjach, jak wyglądał rynek finansowy wtedy. Ja mam wrażenie, że w tej chwili rynek finansowy wygląda zupełnie inaczej. I to, czy inwestorzy finansowi będą jakby skłonni inwestować w telekomunikację, no to jest, jakby nic się nie zmieniło od wielu, wielu lat, tak? No to wszystko zależy od tego, czy to ma perspektywy i jak wiarygodne to wszystko jest. Natomiast jeżeli pan pyta, czy inwestowanie w telekomunikację ma sens, no to w zasadzie próbujemy odpowiedzieć od prawie od godziny, że bez telekomunikacji, ja nie mówię o konkretnych firmach, tylko bez telekomunikacji nie ma obecnego biznesu, tak? Nie ma, on nie istnieje. Jak państwo usuniecie warstwę telekomunikacyjną, to on przestaje istnieć. W związku z czym ja myślę, że to są jeszcze długie, długie lata, być może na innej EBIDzie faktycznie, ale to są różne biznesy na różnych EBIDach i tutaj jakoś nie ma specjalnie problemu, tak? Natomiast ja bym chciał panu powiedzieć tak, czy biznes nadąży za potrzebami? Jeżeli potrzeby będą pewnie połączone z odpowiednią demandą, czyli jakby żądaniem na rynku i możliwością ściągnięcia z tego rynku pieniędzy, to zawsze biznes za tym nadąży. A co więcej, biznes czasami tworzy te potrzeby, bo jak już weźmiemy tutaj to, o czym Przemek tyle razy mówił, czyli Apple'a, to Apple stworzył potrzebę. A nie potrzeba stworzyła Apple'a, prawda? I to jest przykład tego, jak biznes w sposób kreatywny może tworzyć rynek. Jak państwo prześledzi tą historię akurat, to jest ona fascynująca faktycznie w tą stronę. Także ja myślę tak, że było wielu sceptyków przy tej transakcji, o której pan mówił, którzy mówili, że na pewno do tego nie da. A teraz mówią, no może się domknęło, ale na pewno to się nie powiedzie. I póki co to się powodzi, dlatego że na tym rynku jednak są cały czas duże EBITDA, jeszcze jest z czego zejść po prostu. Tak. Księgowy musi po prostu. Duże możliwości dla księgowych, tak. Kompromisu oczywiście. Ja chciałbym zadać pytanie, jeśli jest taka możliwość. Zapraszamy oczywiście. W którym chciałbym powołać się na przykład Google'a. Tutaj pan mecenas powiedział, że to jest telekom, więc myślę, że przykład adekwatny. Ale również na przykład Facebooka, który już tak bardzo nam tutaj nie przystaje. Ale chodzi mi o takie zjawisko, o które oskarżane były te spółki, czyli zjadanie, mówiąc dosyć kolokwialnie, potencjalnej konkurencji, zanim zdąży nam urosnąć. Czyli spółki gromadziły tak duże środki w czasie swojego dosyć gwałtownego rozwoju, żeby w stanie, powiedzmy, potencjalną konkurencję przejmować bardzo wcześnie. Powiedzieliśmy sobie też, że telekomy są w większości przypadków spółkami, które generują dosyć duży cash flow, czyli te środki gromadzą. I chciałem zapytać, czy tutaj też częściowo nie ma takiego zjawiska, że łączymy telekomy, media, tak? Energia elektryczna, telekomy. Tak? Gdzieś tutaj nam się pojawiają takie połączenia. Moje pytanie jest takie, czy one zawsze są uzasadnione i czy to też nie jest przykład właśnie takiego zjawiska, czyli być może trochę sztucznego budowania wartości i pytanie, czy ona się na pewno pojawi. Ja tylko krótko, zanim Irek odpowie. Połączenia są zawsze, ale to naprawdę zawsze są uzasadnione. Tylko ponad połowie nie wychodzą. Także to kwestia też, jak się wymodeluje tego typu połączenia. Zawsze gdzieś tam teoretycznie jest jakaś synergia, tylko potem może się okazać, tak jak było w przypadku, to był chyba Chrysler i Mercedes, że kultury są tak różne, że tego się po prostu nie da połączyć. Także są zupełnie parametry czasami połączeń, które powodują, czy transakcje, które powodują, że one na koniec dnia nie wychodzą, które są zupełnie niefinansowe i wręcz nielogiczne. Tak? To nie jest coś, co konsultant, czy prezes, czy tam ktokolwiek inny, kto się na tym zrobił 30 takich transakcji, no nie wzięli takich rzeczy pod uwagę, jak różnica kultur. A to, że takie korporacje zasysają konkurencję, to są dwie tezy na to. Oczywiście jedna teza tak zwana populistyczna, że zasysają konkurencję, a druga teza, która chyba bliższa jest mojemu sercu, one zasysają wiedzę.
bardzo często korporacje tego typu, gdy osiągają pewien rozmiar, zaczynają tracić tą taką gibkość i innowacyjność. I właśnie chodzą po garażach i kupują takich ludzi, którzy mają właśnie tą innowacyjność, mają ten pomysł i zasysają tą innowacyjność, przez to kontynuują bycie innowacyjnymi, twórczymi tak naprawdę w sposób stały. Najgorsza sytuacja jest chyba taka, kiedy organizacja po prostu zamyka się w sobie i tak trochę pozostaje w stanie status quo przez długi czas. Dlatego prezesów raz na jakiś czas trzeba po prostu zmienić. To się nagrywa. Bo czasami potrzeba zmienić lidera, który potrząśnie organizacją, zmieni parę osób w organizacji, chociażby po to, żeby właśnie zmienić się taką strukturę i przyzwyczajenia. No i tyle ode mnie. Zanim Irek odpowiesz na to pytanie, to chciałem, że tak powiem, powiedzieć, że jest 16, więc teoretycznie powinniśmy kończyć, ale rozumiem, że Państwo jeszcze macie wiele pytań, więc może zróbmy taką listę i ją zamknijmy. Kto jeszcze by chciał zadać pytanie? Ręka do góry, bardzo proszę. Jedna ręka w górze. Czyli jeszcze jedno pytanie. Dobrze, okej, w takim razie Irek, rozumiem, że to... Krótkie pytanie. Takie ryzyko istnieje, ale ono istnieje tak od początku, od końca XIX wieku, początku XX, a ma pan szereg tego typu sytuacji w historii gospodarki. Istnieje cała branża oparta na kontroli przejęć, a istnieje regulacja w tym zakresie. A pytanie, czy ona, że tak powiem, będzie... Nie, myślę, że akurat na polskim rynku działa bardzo sprawnie. Jeśli pan historycznie popatrzy, to w pewnym momencie IBM miał bardzo duże postępowanie antytrustowe, gdzie nałożono na szereg ograniczeń. Z tego się tak naprawdę później urodził ten taki szerszy rynek IT. Powstały nowe firmy, powstały nowe produkty. Później Microsoft miał, to państwo pewnie pamiętają jeszcze, tak? W tej chwili Google ma. Także ja myślę, że mechanizmy prawne zostały wytworzone, one są skuteczne, tutaj chyba nic poprawiać specjalnie nie trzeba. Natomiast ryzyko jest oczywiste, bo to jest, wie pan, ja pamiętam jeszcze, jak nas wyzywali od monopolistów, to ja mówiłem, słuchajcie, no ja rozumiem, że zazdrościcie, ale nie każdy może być monopolistą, tak? No niestety. Dążenie każdej firmy to jest stworzenie monopolu, lokalnego monopolu, bo wtedy faktycznie ta pozycja gospodarcza jest okej. I po to ustanowiono te mechanizmy prawne, które obowiązują na rynku i działają całkiem sprawnie. Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Tak, ja chciałem tutaj może też w tym temacie, chociaż tak, chciałem zapytać, czy państwo jest barierą, może szansą, czy w ogóle nie wpływa na rozwój usług telekomunikacyjnych i no i tak, właśnie, mamy koncesje, mamy urzędy, mamy przetargi. Co można na ten temat powiedzieć? Wie pan co? Sprawne państwo jest z pewnością, czy może być ewidentnie takim stymulatorem rozwoju rynku. I są na to przykłady. Są przykłady działań. Tylko pytanie, czy chciałby pan płacić taką cenę? Jest na przykład Korea, która sieć światłowodowa w zasadzie jest zbudowana na zasadzie takiego bardzo autorytarnego zarządzania rynkiem. Jest olbrzymia interwencja państwa w Australii, gdzie państwo zmusiło Telekom do separacji, ale jednocześnie wsparło bardzo mocno finansowo, buduje się olbrzymią sieć światłowodową. W związku z czym tak, sprawnie zarządzane mechanizmy budowania infrastruktury są i służą pomocą. Natomiast jeżeli to słowo sprawnie znika, no to wtedy oczywiście mamy duży problem. I pan pewnie też słyszał, bo u nas była debata o megaustawie. Po co jest megaustawa? Megaustawa jest po to, żeby naprawić błędy poszczególnych ustaw. To jest taki polski twór legislacyjny, bardzo specyficzny, niestety nie nadaje się do opatentowania, gdzie po prostu wszyscy wiedzą, że przepisy są do bani, ale nie ma takiej możliwości, żeby je zmienić krok po kroku, bo trwałoby to wieki. W związku z czym zrobiono coś, co i tak uważam, że było dużym wysiłkiem i dużym sukcesem jak na tamte czasy. Zrobiono jedną ustawę, która mówi, to teraz będziemy wspierać, mówimy jak będziemy wspierać, prawda? No, tutaj bym na tym moją wypowiedź skończył. Szanowni Państwo,
Jeszcze przemyśl. Ja muszę powiedzieć. Sprawdę profesjonalnie prowadzone państwo tylko pomaga. To jest taka moja teza. Tego się trzymajmy. To jest moja taka teza. Jestem skrzywiony troszeczkę z tego punktu widzenia, ponieważ bardzo, bardzo długo mieszkałem w Stanach. I jest to państwo, w którym przetargi publiczne nie stanowią stresu dla urzędników przede wszystkim, bo można w przetargu publicznym włożyć wiele elementów punktowych tak zwanych, które powodują, że nie tylko cena decyduje o tym, że ktoś wygra, ale na przykład przy remoncie jakiejś autostrady jest zachowana płynność przejazdu. To jest bardzo rzecz, ponieważ mieszkałem tam dłuższy czas po powrocie do Polski, nie mogłem zrozumieć, jak mogą przyjechać budowlańcy, którzy budują jakąś kładkę, blokują pół dwupasmowej drogi, schodzą z budowy o godzinie 3 i ich nie ma przez weekend. W Stanach, jak ktoś buduje kładkę i rzeczywiście musi zagrodzić część pasu drogowego, to dolewa gdzieś tam asfaltu z lewej strony, zwęża te dwa pasy, bo się dostaje dwa punkty dodatkowe, czy tam punkty dodatkowe w przetargu, że się utrzyma przepustowość danej drogi. Teraz tak, ponieważ urzędnicy tam nie mają stracha za każdym razem, że jak podejmą decyzję inną niż cenową, to przyjdą do nich różne firmy na 3 litery państwowe. Tylko są sposoby na to, żeby to sprawdzić raz, drugi, trzeci, wszystko jest pozamiatane bardzo ładnie. Te rzeczy są zwykle, przetargi, gdy mają miejsce, są sprawnie przeprowadzone, budowy są prowadzone sprawnie i na koniec dnia wykonawcy dostają wynagrodzenie godziwe za pracę wykonaną. No, u nas jest ten kłopot nadal, to się zaczyna zmieniać, nie wiem, czy państwo słyszeliście, te zmiany w prawie o przetargach publicznych zaczynają powoli mieć miejsce, czyli nie tylko cena będzie brana pod uwagę. Chyba po doświadczeniach naszych autostradowych byłbym załamany, gdyby ktoś się nad tym nie pochylił, ale to jest właśnie coś, co w Polsce następuje. Polskie państwo się profesjonalizuje, bez względu na to, co się słyszy i mówi. Ja twierdzę po 14 latach w Polsce, że w porównaniu do 97 roku, kiedy tu wróciłem, polskie państwo się stale profesjonalizuje. I jeżeli ten trend wolniejszy lub szybszy będzie kontynuowany, to będzie dobrze za jakiś czas. Będzie po prostu całkiem normalnym, profesjonalnie prowadzonym państwem, które dając ramy prawne powoduje, że biznes ma przewidywalne środowisko, w którym pracuje. I przewidywalne środowisko prawne, podatkowe, to jest to, co powoduje, że tak naprawdę biznes może się rozwijać. To wariactwa i zmiany ciągłe powodują, że tak naprawdę człowiek się budzi następnego dnia i się dowiaduje, że składka zdrowotna na przykład idzie w górę i muszę zmniejszyć co? Na poziom zatrudnienia. Także to są rzeczy, które państwo może być naprawdę takim dużym bodźcem do tego, żeby biznes się rozkręcał. Szanowni państwo, Przemysław Kurczewski, Mitel. Ireneusz Piecuch, CMS, Cameron McKenna. Dziękujemy bardzo.